Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o jednym. Jeśli coś człowiek wie, przeczytał wszystkie książki o męskości, duchowości męskiej, to wcale nie znaczy, że to potrafi robić. Pamiętajcie, że do głowy trafić to jest dość prosta sprawa, ale żeby z głowy przyszło do serca, ja mówię, te 40 centymetrów to jest najdłuższa droga. Tak jak 40 lat u Żydów, oni mogli wejść do ziemi obiecanej bardzo szybko. Jak ktoś powiedział, pijany wielbłąd by trafił z Egiptu do ziemi obiecanej w 2 tygodnie, a oni 40 lat chodzili. Wydawać by się mogło, że jak ja coś wiem, a mam być facet twardy, opiekuńczy, ochroniarz kobiety, no to prosta sprawa, no jasne. Tylko żeby to weszło tutaj, to jest 40 lat niekiedy, wędrówki. Dlatego jeszcze raz podejmiemy ten temat, bo chciałbym go jakoś tak najbardziej praktycznie przedstawić. I trochę się wytłumaczę, dlaczego taki tytuł, wstań, bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o duchowość facetów, to to króciutkie słowo, wstać, jest kluczowe jakieś. W ogóle w Nowym Testamencie mamy parę wspaniałych postaci mężczyzn. No przede wszystkim Jezus Chrystus, największy mocarz świata, który stoczył największą bitwę. Przepraszam za takie porównanie, ale Hiroshima w porównaniu do Golgoty to był prysz. Tam się Syn Boży walczył z całym zastępem demonów, z całym piekłem. Jezus Chrystus, męski, piękny, co za postać, niesamowita męskość. Ale Jan Chrzciciel też, odważny, twardziel. Ale jest jeszcze jeden święty, który oczywiście nie przebija Pana Jezusa, święty Józef. Taki piękny, bo się ani razu nie odezwał, taki milczący, charakterystyczny dla faceta. Za dużo nie mówi. Ktoś niedawno zauważył, to chyba ksiądz Maliński zauważył, że facet dlatego nie mówi, że facet jak myśli, to milczy. Kobieta jak myśli, to mówi. Jak on, ksiądz Maliński, opowiada, jak się mąż z żoną umawiają na święta i żona mówi, jak kochanie, gdzie byśmy pojechali na święta? Może byśmy pojechali do mojej mamy, bo tam jest to czyste powietrze, dzieci sobie poddychają, mama dobrze gotuje, to byśmy sobie pojechali autobusem, ale zaraz u twojej mamy to niedobrze, bo trochę moja by była smutna, to może pojedziemy do mojej, do twojej. A gdzie ty uważasz? Pojedziemy do twojej. Tak nie pomyślisz i mówisz. Dlatego, drodzy panowie, jak pana żona jest gadatliwa, to znaczy, że dużo myśli. To jest bardzo dobre zjawisko. Facet natomiast mówi generalnie no, nie, może. A święty Józef był taki twardziel, że nawet słowa nie powiedział w Ewangelii. Nawet słowa. I jeszcze jedno pięknie zawsze, ochroniarze. Ja lubię patrzeć na pracę borowców. Tylko słuchaweczka w uchu i z tyłu. Za prezydentem, za papieżem. Oni się nigdy nie wchodzą w pierwszy plan w kamerę. Oni są dyskretni. Zawsze guma do rzucia. I szerokoformatowy okran. Ale to jest naprawdę piękne. Dla mnie, ja bym chciał być takim ochroniarzem ludzi, jak niektórzy panowie borowcy. I święty Józef był taki, odszedł po cichu. Nie wiemy, kiedy odszedł, ile miał Jezus lat. Ochraniał Maryję. I właśnie 2 razy czy 3 razy w Piśmie Świętym o świętym Józef jest niewiele napisane, że Bóg do niego mówił, wstań. Zanim mu powiedział, co ma zrobić, że weź dziecię i Maryję, pierw wstań, panowie. Facet za tym cokolwiek zrobi, pierw musi wstać. Bo jak facet próbuje coś należąco zrobić, są tacy panowie, którzy całe życie spędzają na wersalce z pilotem w ręku, w jednym ręku, a w drugim browar jakiś i palcem mówią, co żona ma robić, co dziecko ma robić, oglądają telewizję, co Tusk ma robić, co Kaczyński ma robić. Cały świat u stóp. Nie wyjdzie. Żeby zadziałało, musisz wstać. Ja widzę takie 3 niebezpieczne leżenia facetów w łóżku z kobietą. Oczywiście nie chodzi mi, bo jak mąż leży z żoną w łóżku, to jest dobrze, tylko mi chodzi o symbol zniewolenia seksem. Wstań, musisz wstać. Nie możesz być... Drugie leżenie to pod wpływem alkoholu. W jakimś wirtualnym świecie faceci leżą. Wielu facetów jest rozłożonych na leżąco. I trzecie to jest lenistwo, takie rozbicie duchowe. Musisz wstać. Bardzo mi się podobało w 4. części filmu Rocky, jak Rocky, ten bokser, rozmawia z synem i mówi, dobry bokser to jest nie tylko taki, który umie przywalić, ale który dostanie w głowę i stoi. I cała sprawa to przez całą walkę stać i stać do końca. Z przerażeniem patrzyliśmy, jak Gołota się kładzie na ringu, prawda? Czy Pudzian tam w którejś walce. On się położył szybko, żeby już odgwizdali ten koniec walki. Dla mężczyzny pozycja to jest stoję. I dlatego chcę powiedzieć o tym staniu, ponieważ wielu panów chce rządzić na leżąco. I weź kobietę. Mnie to tak troszeczkę
W pierwszej chwili uderzył tak, drugie panie tak, weź matkę, weź. No, wziąć to można papierosy, ja mogę wziąć tą butelkę, weź. Ale jest, proszę mi wierzyć, wiele z kobiet, z was może to przeżyło, że jest szczęściem dla kobiety i każda kobieta się da wziąć pod opiekę facetowi, który jest twardy, odpowiedzialny i mądry. I to jest waszym, drogie panie, wielkim marzeniem. Wziąć kobietę sobie do łóżka, wziąć kobietę za zabawkę, a to nie. To dla was jest tragedia. To buntujecie się. Co to, co będziesz mną rządził, będziesz bawił się mną? Nie. Ale prawdziwemu ochroniarzowi dacie się wziąć i będziecie przeszczęśliwe. I wy to wiecie. Każda z was by chciała mieć takiego męża, który by oddał za nią życie, który by szanował nogi i obmywał. I nie będzie tutaj wtedy problemu. Wstań i weź, ale dopiero weź, kiedy wstaniesz. Jak leżysz w seksie, leżysz w gorzałce, leżysz w rozbiciu duchowym, nie zbliżaj się do kobiety, bo ją zniszczysz, bo będziesz dla niej niebezpieczny. Wstań i weź, mówi Józef, mówi Bóg do Józefa, który biologicznie nie był ojcem, ale w istocie, znaczy praktycznie był ojcem i Jezus do niego mówił per ojcze. I teraz jest problem, skąd brać siłę? No właśnie, bo wielu z panów i mój przeksiędza, no ksiądz znowu mówi te same rzeczy, co sympozjum, to te same teksty. Skąd brać siłę? Drodzy bracia, skąd człowiek największą siłę może mieć? Oczywiście od Boga, od Ducha Świętego, ale jak to w praktykę przełożyć? Jestem teraz w Toruniu, Toruń mnie gości, ale nie ukrywam, że dzisiaj noc spędziłem w Toruniu, że nie ma to jak w swoim łóżku, że nie ma to jak u siebie, że nie ma to jak dzisiaj szedłem, pytałem ludzi, gdzie seminarium duchowne, niektórzy mówią tam, nie, tam, kierowali mną. Jak jestem w Warszawie, to ja wiem, gdzie jest seminarium duchowne, wiem, gdzie się skręca, wiem, gdzie jest linia przerywana, gdzie linia ciągła, gdzie ja wiem, gdzie zadzwonić, ja wiem, gdzie jeździ ten autobus. Ja się czuję pewnie. U siebie czujesz się silny. Drodzy bracia i siostry, jak przychodzą do mnie ludzie na rozmowę, to po czym ja oceniam ich kondycję duchową? Jak siadają? Niektórzy siadają na krawędzi wersalki i ręce złożone na kolanach. On się czuje niepewnie, bo on jest u mnie. Jak ja do niego pójdę w gościnę, to on siada w fotelu, mówi, ksiądz się rozgości, Halinka, zrób herbatę. U siebie jesteś pewny, nie u siebie jesteś niepewny. Po Toruniu wy byście mnie mogli oprowadzać i ja bym chodził jak trusia, a co to za budynek, a co to za kościół? A po Warszawie ja bym chodził pewny. Otóż stawiam tezę, jesteś silny, kiedy jesteś u siebie. Jak nie jesteś u siebie, jesteś słaby. Wrócić do siebie, żebyśmy byli mocni. By mieć siłę życia, trzeba wrócić do siebie. Jak człowiek, który jest sobą, który wie, kim jest, nie tylko wie, ale jest tym, kim jest, jaki on jest silny. Opowiadali mi kiedyś piękną historię, jak biskup Głódź, generał Głódź, z generałami gdzieś był tam na południu Polski, w jakimś ośrodku wypoczynkowym wojskowym tam objeżdżali i mieli u jakiegoś proboszcza zjeść obiad. Pojechali gdzieś tam jakiś poligon, coś oglądali i się zasiedzieli. I przyjechali na obiad pół godziny czy tam 45 minut za późno i wszystko wystygło. Siadają do stołu, no i pani gospodyni do gospodyni parafialnej, troszkę zimne. A gospodyni do generała, biskupa, trzeba było jeszcze dłużej gadać. Księża zbledli. Pokryją mu się szturchali, ale fajnie, ale fajnie. Żaden z księży by tego generałowi Guziowi nie powiedział. A prosta kobieta, generałowie zaśmiewali się do łez. Trzeba by jeszcze dłużej gadać. Nie marudzić tutaj, jeść. Jak jesteś sobą, to generałowi, papieżowi będziesz odpowiadał właśnie w sposób prosty, jasny. Jak nie będziesz sobą, to będziesz mówił, napijesz się herbaty, a ty ewentualny płyn, który mógłbym wchłonąć w siebie, dałby mi pewną pewność, którą może poproszę, o ile to nie będzie za trudne, to znaczy chcę, ale proponuję uznać, że nie chcę, żebyśmy stanęli, ty chcę. Drodzy bracia i siostry, ja kocham, jak ja mam swoje imieniny, ja nie jestem proboszczem, nie mam plebanii, nie mam gospodyni i sam znoszę te ciastka, te jakieś owoce, zastanawiam się, obrusy układam, szklaneczki, tutaj wszystko. I kocham tych ludzi, w cudzysłowie, którzy przychodzą. Ja tutaj, reprezentacyjna gastronomia mojego domu. No, czymś się poczęstujesz? Poproszę wodę mineralną, ciepłą, niegazowaną.
utopię cię w tej wodzie. Więc o co chodzi? O takie rozpłynięcie. Wróć do siebie. Wróć do siebie. Są ludzie, którzy od lat nie byli sobą i dlatego się tak męczą. Jest im ciężko. Każde spotkanie, każdy problem. Ja to w skrócie przedstawię. Drodzy panowie, drogie panie, każdy z nas urodził się jako ktoś wartościowy. Człowiek. I my chcemy tego doświadczać. Chcę być szanowany, chcę być kochany, chcę, żeby podziwiano dziewczyny moją piękną, moją mądrość kobiecą, my panowie naszą siłę, mądrość męską. Tylko, że każdy z nas w dzieciństwie został zaatakowany. Jestem przekonany, że każdy z nas. Pamiętam tragiczne wydarzenia pewnego pana, który mi opowiadał, proszę księdza, niech się ksiądz nie śmieje, nie będę się śmiał. Co mi zniszczyło życie? Siusianie w nocy. Moi kumple brali prześcieradło, jak się zsikałem i wywieszali przez okno i mówili, Andrzej się znowu zlał. Ja bałem się myśleć o małżeństwie, że będę leżał z żoną w łóżku i się w nocy zsikam, proszę księdza. To była moja tragedia życiowa. Ja się bałem ludzi, ja się bałem wyjazdów, ja się bałem wjeżdżać na szkolenia, że z kumpel, z którym będę śmiał, powiedzieć, co tak śmierdzi? Może ci właśnie ktoś powiedział, że jesteś głupia, gruba, sąsiadka, która widzi matkę z dzieckiem i mówi, ale pani ma piękną córkę, tak pani nie chciała tego dziecka. Młoda siostra zakonna, która jest w nowicjacie, dostaje telefon z domu. Agnieszka, babcia umarła. Gdybyś nie poszła do klasztoru, to babcia by nie umarła. Podcięcie skrzydeł, atak na twoją wartość. I co wtedy? I wtedy zaczynamy się bronić, bo byśmy umarli. Jako małe dzieci byśmy normalnie umarli. Pan Marcin Gajda mówi, że wtedy nawet trzeba zbudować fałszywe ja. On mówi, że kiedy chodził do szkoły, to go kumple prali. Był jakiś delikatny taki chłopięcy. Kumple go tłukli. To on sobie wymyślał, że jak wracam do domu, to mam taki guzik, że naciskam i wokół mnie się robi taka kula, że jestem niewidzialny. Fałszywe ja, wymyślanie czegoś. Tylko fałszywe ja jest tarczą, a potem staje się klatką. I już jesteś w tej klatce, już nie wiesz, który jesteś. To, co mówił do mnie pewien student, proszę księdza, kiedy rozmawiam z matką, potrafię jej powiedzieć, głupia jesteś, odczep się ode mnie. Idę zaraz do dziewczyny i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa i mówię, że normalnie jadę do Stanów, robię biznes, bo ja się tu w Polsce duszę. A potem przychodzę do księdza do spowiedzi, klękam i drżę cały, czy ksiądz mnie rozgrzeszy z kolejnego samogwałtu. Ja mówię, a który ty jesteś prawdziwy? Ten, co matce mówi, głupia jesteś? Ten, co mówi dziewczynie pocałuj rycerzyka? Ten, co mówi kumplom jadę do Stanów? Czy ten, co tutaj teraz drży? Proszę księdza, ja nie wiem, który ja jestem. Co ksiądz sobie życzy? Gdzie mnie ksiądz nie postawi? Jaki ja jestem? Jak to poznać? Pan Bóg nam próbuje to odkryć. Tutaj pan Jan mówił, że ma jedną żonę. No właśnie, to jest urok mądrości małżeństwa. Masz żonę jedną, która ma wady i ona ma idealnie takie wady, żebyś ty się stał święty. Narzekasz na rodziców. Twoi rodzice mają idealnie takie wady. Drodzy bracia i siostry, moi parafianie, moi podopieczni mają idealnie takie wady, żebym ja został świętym księdzem. A ja mam takie wady, żebyście wy zostali idealnymi świętymi, świeckimi. Jasne, że mamy wady. Bogu dzięki, dobrze, że mamy trudności. Niektórzy mówią, dobrze, że Palikot wybrał. Wygrał, w pewnym sensie. Będziemy mieli teraz tutaj próbę ogniową. Co my na to powiemy? A nie, żeby ugrupowania chrześcijańskie wygrały, zrobimy sobie herbatkę, tort i będziemy się cieszyć Polską katolicką. Jak to dojść do tego, kim ja jestem? No, drobie, to są poważne rzeczy, niepoważne. Drodzy bracia i siostry, jak reagujemy na zdjęcia, teraz się tych kamer wideo tyle namnożyło, gdzie nie pójdziesz, to cię sfilmują. Jak reagujesz, jak siebie widzisz? Jak reagujesz, jak siebie widzisz? Ktoś ci pokazuje, zobacz, czy jesteś na zdjęciach. Często mówimy, oj, wiesz, wyrzuć to zdjęcie, oj, fatalnie wyszedłem. Nie fatalnie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. Pamiętacie, tu się odwołuje do pokolenia właśnie mojego pana Jana. Jak się pierwszy raz w życiu usłyszeliśmy na magnetofonie, ty, to mój głos? To ja tak beczę? No? Bo my się słyszymy przez kość. A dopiero pierwszy raz mogliśmy dzięki magnetofonowi usłyszeć się przez drgania powietrza. To zupełnie jest inny. Nikt nie poznaje swojego głosu. Nie poznajemy swojego wyglądu. Przecież zwróćcie uwagę, jak ludzie to przewidują. Kobiety idą, mężczyźni na wesele, pięknie ubrani, prosto od fryzjera. Facet z kamerą jedzie po stołach weselnych. Nie kameruj nas. Weź, nie kameruj nas.
boję się, że się zobaczę, że ktoś mnie będzie oglądał. I tak cię ogląda, i tak cię widzi. Boimy się, kiedy ktoś się nam przygląda, kiedy ktoś się na nas patrzy. Pan Ziemkiewicz w książce Polactwo pisze o tym, że na zachodzie Europy, kiedy ktoś jedzie autobusem i obcy się patrzy na niego intensywnie, to ludzie rozumują tak. Ta kobieta się na mnie patrzy. Ja jej nie znam, ale może myśmy się gdzieś kiedyś spotkali, skoro ona się tak na mnie patrzy. Na wszelki wypadek się uśmiechnę. I ludzie kiwają głową, obcy ludzie się tak uśmiechną do siebie. Spróbujcie w autobusie relacji giżycko-działdowo intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz charakterystyczne, chcesz mordę? Co się gapisz? Co się tak gapisz? Przepraszam, drodzy Państwo, policja mówi, kiedy cię zaczepią na ulicy, nie patrz im się hardo w oczy, bo cię pobiją. Bo oni wiedzą, że oni są słabi, oni wiedzą, że błądzą gdzieś w głębi serca. Stój, spójrz oczy, może cię puszczą, po co mają cię pociąć żyletką?